Same czytają. Okej. Nie od znaczników. Wow. Teleportowało moją moc Shaolin w pizdu. Dobra, panowie, rozliczamy się. 140 koła weszło. Dobra, po kolei Eddie. Po 20 koła. O! Jeden raz wala głowa. George! Gdzie moje pieniądze? Gdzie moje pieniądze są? 20 koła. Małpa. 40 koła, bo zorganizowałeś cały przetarg, więc masz największą prowizję. A reszta do kasy. Do kasy tego, jak to się nazywa. A firmowej. Ten chłop nie chciał kasy, bo mówił, że wolałby robotę. Tak, będzie miał robotę, on jest w porządku. Ale on jest w porządku, no ja go kojarzę. Czekaj, ja tu przeliczę na pewno 20. Przelicz te. I lepiej się schować tam, gdzie tam macie do skarpety. A George, ty miałeś w ogóle. Jak tam jeszcze. George chuja zrobił w tej akcji, ale wiesz, dać trzeba chłopakowi zarobić zawsze, nie? Nie. Ja jeszcze jutro wezmę z rana, przepiorę to brudne sianko. O, witam. Witam serdecznie. Słuchaj, krótka piłka, dostęp do długich broni, masz coś? Wiesz co, krótka piłka, jeszcze nie. Szkoda, bo właśnie zbieram sporo szmalu, odkładam i mam troszkę za skórniaków właśnie, na takie mocne masz wsparcie. Masz za skórniaczki, bo tak, tam mam. Chłopaki już się pytali, jak tam z tym. Z tym, to już jest chwilka, bo to w brudnych mam. Ile to miało być? Ja już nie pamiętam, to już. No i to przypomnieli mi, to by było dobrze, bo to nie wiesz. Dobra. Obrót, słuchaj, piłeczka też króciutka, bagniaczka. Ile? Dałoby radę kupić? Ile? No, 20 geta. 20 geta za chwilę, daj mi 10 minut i gdzie będziesz miał, to nie będziesz chciał tylko. Dobra, super, jesteś okay. W kontakcie. 20 bagniaka mamy jeszcze? Dzięki. Mamy bagniaka 20? Za co? No za robotę, no, za co? Żeś jeździł z nami od początku, nie? Wiesz, o co chodzi. Dla mnie. Super. No ty, George, nie. Ty dostałeś 20. Dobra, ale słuchajcie, ej, poczekajcie. Spokojnie, zarobię więcej kasy. Potrzebuję zarobić 20 bagniaka. Mamy jakiegoś bagniaka? Nie mamy. Ja mam 60 liści. Liści, no to jedźmy do laboratorium, on to zrobi i umówimy się z Felipą, chcę kupić 20 bagniaka. O, jest steryt. Potrzebujemy wozu, który ma więcej niż 4 miejsca. No. Jest takie coś? No to jedziemy na ulicę. Ale 4 miejsca? Chyba, że w bagażniku też będzie. Ona w bagażniku będzie stary jeździł. Ja nie jadę w bagażniku. No, auta pięcioosobowe są chyba, czy cztero. Ma! Kurwa, debilu! Kurwa, jebany kretynie, rozjebić łeb, kurwa, debilu jebany! Przepraszam. Spokojnie, debil no. Jebany. Ała, spokojnie. To spokojnie rozjeżdżasz za kurwa jakieś śmieci, no dobrze, jebany. No przepraszam. Pewnie się. Ale są fury pięcioosobowe, czy tylko cztero? No to cztero, kurwa! No, a masz pięcio, to pokaż mi pięcio, to jeździmy, kupimy no, ja nawet nie taką. Nie wiem, dlatego pytam. No jest, taka jezioro, taki ten, van jakby. Tak? Wiesz, jak wygląda, jak się nazywa? A ty nie masz loga na jakiegoś wannika? No, ale mam czteroosobowy, nie mam pięcio, możemy kupić pięcioosobowy, tylko trzeba się dowiedzieć, który to jest pięcioosobowy, do chuja pana. Możesz się złożyć tą ale to mamy na firmowym koncie, tylko trzeba zobaczyć, jaki jest pięcioosobowy, nie? W bagażnikach ktoś wchodzi, chuj. George do bagażnika! Ja na pewno nie. Wystarczy do przodu. Małpa, chyba go najebę. A, najebę go steryda. Stery ty pizdo, chłopcie w koszuli w kratę napierdala, ty cioto. Dobra, jedziemy, zostaw w bagażniku go, zostaw. Do ataku! Zostaw, au! Ty szmato łysa, ty kurwa, ty łysa nie. A, proszę. Kurwa, we dwójkę nie dajcie razem. Jakiś łysy MS prawie najebę. Dobra, chodź, George. Dobra, masz normalnie możesz wejść, chodź, sprzedaż będziesz siedział. Kurwa, małpa, ej dobra, my taką furę kupujemy, zajebista jest, patrz jak małpa sejdzie. W chuj tam no. Masz miejsca przecież. Dużo jest. Jak się nazywa ta fura, trzeba ją kupić. Nogi tam może rozłożyć. Tunikuję mam na czarno i nie będzie widać małpy z tyłu. Fajny jeepek. Skamaczo fajnie wygląda, jak się w bagażniku siedzi, bo to drogie, skamaczo jest drogie. Siedzimy, mordeczko z żonką, oglądamy i dobra, jedziemy na miejscówkę z jaraniem, zobaczyć co tam się dzieje. A nie, na początku jaranie nie, to zrobić. Przeróbmy to. Przeróbmy, ja Felipe i potem się. Jaranie, terror jarania robimy. A potem terror mety, widzicie meta? No. To pojedziemy tam terroryzować też. Terror koksu zrobić, ale tam już grube ryby siedzą. Tak? Tam jest sprzedaje?
No, macie klamę jakąś. Nie, już mamy klamę. Trevora zamknęli już. Tak? Siedzi w pierdolu, już nie ma Trevora. Jak się spotkamy z Felipe, słuchajcie, zrobimy sobie spotkanie z Felipe, wy się ustawicie jak gangsterzy, musimy wyglądać profesjonalnie. Jak go spytam, czy ma dostęp do krótkich broni. Jak będziemy wyglądać poważnie, to nam sprzeda krótką broń. Każdy będzie miał krótką broń, czyli na amunicji. Będziemy wjeżdżać, kurwa, innym ekipom na chaty. Tylko błagam, żebyś nic nie zrobić, tylko żeby George nie odpierdolił, nie wiem, kurwa, nie powiedział czegoś głupiego. Idziemy teraz do naszego laboratorium, no. Logan Lab. Ej, Logan, jak mamy coś odpierdalać jakąś maniany, to ja muszę zostawić wszystko na chacie. Nie, tam nie będzie żadnej maniany, tam nie będzie maniany. Na wymianie jest wszystko legalnie. Nie maniana? Nie maniana! Dobra, dawaj, przerabiać mi to. Idziesz, George? No, nie mogę wyjść. Kurde. Może pasy odepnij. Odepnięte mam. Czemu tak stanął? No to weź ten. Małpiry! No poprzerabiać to, kurwa! Małpiry, co ty się wziąłeś? No. Ja pierdolę. Muszę amunicję kupić. Spoko, zaraz... Zawsze się, kurwa, na mnie wyżywacie. Nikt się nie wyżywa, to być mam fajny. Jeszcze paralizator w skrzydce, nie? Ale no to jest tak, że nie zajebiesz komuś mocno tym, nie? Tylko powalisz, a to trzeba tu rozpierdalać chłopów. A Kasia się super czuje, czy trzeba do lekarza tylko się ja dobrze czuję, wszystko okej. Okay. Też. Ja się źle czuję. Ej, to ja się wszystko szybko kimnę i zaraz będę, okej? Okay? No dobra, okej. Okay. W sumie jest tak, że elegancko, bo wrócisz. Tak, nie ma problemów. O? Eddie. No? Eddie, mam dla ciebie prezent. Jaki? Patrz, taki. Co wyjem mu na łeb, kurwie. Co ty? Do mnie taki byś mówił? Nie, proszę nie, bo ja padnę. Jak taka sarda wystraszona. Co to nie możesz zrobić, stary? Spierdzie jeszcze się gniewem. Myślałem, że masz jakiś problem albo coś. Nie mam problemu, już odczartowałem sobie. Kurwa mać. Spięty jesteś wyjściem ty gacie rozluźnij, stary. Widzę, że ktoś szurek zaciągnięty. Teraz będzie gotowy temat, pojedziemy na wymiankę, tak? Dobra, jestem już. Dobra. Ja bym nie miał. Zobacz, ile małpie zostało. Zobacz, maska. Jak tam małpa? 18. Już masz 18? Tak, jeszcze dwa. A, to dwie to już końcówka. I pojedziemy na tych, jak oni się nazywają. Do tych motocyklistów, tam najlepsze wymiany można robić, bo oni się tam kręcą. No, tam nie wolno ich zaczepać, bo nie oddają. Wiem, to nie będziemy ich zaczepiać, spokojnie. Dać jaskę, czy ją trzymać? Trzymaj. Ej, taksówka na śledziu, widzieliście? Nie śledziu, tylko pracuję, bo jeszcze po mieście, kurwa, ogarnij się. Dobra, pakujemy się do wozu, ja dobra, będę prowadził. Dobra, ja teraz do bagażnika nie idę. Weź ja też sobie troszeczkę. Bagażniaka. Bagniaka. Jeszcze raz skuć, małpa. Nie, no ja nie będę tu wsiadał. Dobra, dogramy papierkami i nożyce. Dobra. O, chore kolana, no kurwa, dzieciaki. Łeb masz chory, kurwa. Dawaj, stary, złapię kamień nożyce. No. Panowie, pakujcie się, kurwa, to jest kilometr tylko. Lepiej, a nie lepiej wam poszukać gdzieś w Google, kurwa, w telefonie, jaka fura jest pięcioosobowa i kupimy taką tanią. Tania, żeby była. Taki rupieć zajebany, nie możemy, musisz... W salonie możemy brać jazdy próbne za 2500. A nie lepiej spytać chłopa, który będzie wiedział... A jest taka wieka, co się metę gotowało. Napisz, że do tego, napisz, że do chłopa, do... Napisz, że do brokera, że tak. Potrzebuje auta pięcioosobowego. Tak, taniego bardzo i niech szuka tam. I że zaraz podjedziemy i kupujemy, tylko za gotówkę, nie? Arczami! Co, stary, gramy w ten papier kamień nożyce? Przecież ty siedzisz sobie z tyłu elegancko, patrz. Właśnie. No ja wiem.
Ej, ta fura jest dobra, pięciosobówka. O kurwa! Baczaj! Koniec, spokojnie! Wpadłem z tego bagażnika. Rzeki nie za nami, widzieliście? Jebaniutki. Rocker od no panowie, jest w górach, podjeżdżamy. Kurwa, nie ma go, to za debil. Tu furę robi, ty. Co jest? Co jest, gościu? Siemano, fajny wóz, co tu robisz? Siemanko. Halo, gościu. Gościu. Może drzwi. Nie wysyłaj tych SMS-ów. Jest, jest, z przodu. Ale gościu, kogo to jest? Przepraszam pana. Hop, hop. Puk, puk. Proszę pana. Proszę pana. Dobra, rozpierdolcie go i wyciągnijcie go z samochodu. Kurwa, nie wiem. No ma ktoś klamkę? Eddie ma klamkę. No, panowie, macie klamkę czy nie, kurwa? Ja mam bez amunicji tylko. No to Eddie ma też klamkę, mówię, rozpierdolić go, wyciągnąć go z samochodu. W głowie muszę tylko. Ale nie ma tam chyba nikogo. Jest! Strzeliłeś do niego, Eddie? Tak. Czekaj, odsuń się. O, odsuń się, odsuń się, odsuń się. Daj mi się, bierzemy tą furę i spierdalamy stąd. Na złą? Stój, 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 stój. George, wychodź, wyłaź, 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 wyłaź szybko. Otwórz, otwórz. George, wyłaź, George! Już, bo tutaj... Naprawił jeszcze. Ra. Nie masz skoków, małpa? Damy radę, szybko. Do bagaja, szybko. Kusie, bo ja nie mogę, naprawdę. Do bagażnika. Do bagażnika. H-Y. Jebana szmata, George. HIV. To ty weź, kurwa. To niech ktoś inny będzie steryt, kurwa. Weź do bagażnika, jak potrafisz, i nie wejdzie. Dobra, kurwa, prowadź. Ja nie umiem prowadzić. Ty prowadź. Szybko, kurwa. No, małpa, prowadź. Chuj z tym, każdemu to wystaje. Małpa, prowadź, kurwa, jebani debile pierdoleni. Czechowicz, czy wyzywasz? Masz pretensje. Gdzie jedziemy? Bo chłopie, wchodzisz do samochodu, ty kutasz za nim, kurwa. To jak cię nie wyzywać, jebane debelko? Mam kolana chory, no. Za duży jesteś na George, to taka rejestracja. Flintstone. W lewo tu, za ten sklep. To ja. Rejestracja. No, na parking. Kurwa! Nie umiesz jeździć, kurwo! Co wy robicie? Jak jedzisz, ty penisie? Stójżesz tym samochodem. Nie, no, u mnie jest wszystko okej. Okay. Wyłaźcie, mi tu pokurwi z wami, na głupie wymiany. Eddie, dasz mi trochę amunicji? No, daj mi dwa. Gorzej jak to ktoś od nich, to była jego fura. No, już jestem gotowy na wymianę, już podeszli ci GPS-ika, tylko weź mi SMS-ka. Dobra. Weźmy, albo tu będzie bezpiecznie, ustawcie się normalnie, gangsterzy. Jak jestem, gangsterzy? No, to tam, dobrze. Co ty masz z tym skuwaniem? Lubię takie zabawy, wiesz, na chwilkę. Nie no, ten George cały tam czas... Tam furę bokiem, żeby była taka ładna. Wypadźcie, czekajcie. Jestem kurczakiem! Przyjebany ten Rocker. Piszę do niego, czy jest on, że tak, ale w górach. Dobra, jadę, trudno. Teraz masz 20, nie 17 koła ci chłopa za to da. Ty nie jesteś przypadkiem pierdolnięty? Kota udajesz? Auć! Dobra, przyjdzie mechanik, naprawi nam tą furę w ogóle. Dobra. To... Zobaczy, czy da się do pokażnika wejść, czy nie będzie widać. No. Seryda widać, bo jest duży. Jak się zamyka to? Weź to zamknij. Chyba trzeba po prostu odjechać. O głowę widać, kurwa. Czapkę, no. Zdejmij czapkę. Kurwa, okulary. Tylko okulary.
spróbuj ty, Eddie. No dobra. A jak się wyłodzi z bagażnika? To myślisz, że... Myślisz, że... No widzicie, no to ta fura nam się nie przyda. To jest mój samochód. Zamykamy, nie zobacz. Nie widać. Nie, o, nie widać. Nie widać wcale. Nie no, George, kurwa mać! Nie, ała, nie, miał wyjebane w to. Jebana kurwo! Kurwa, rozjebał steryda, jeba... A nie, steryd żyje, okej, okay, wszystko okej. Okay. Coś... Na kulki, kurwa, pistolet. Co ty odpierdalasz cały czas? Co ty odpierdalasz? George, żyjesz? No zachować, kurwa, co ty odpierdalasz? Cały czas odpierdalasz, jeździsz ponad samochodami, jedno, kurwa! Trzeba jedną wersję ustalić. Wrócił się osób. Podjechali i podjechali. Aha, ale tu były strzały. Co jest? Logan, dobra, ci odjebało. Nie odjebało, przecież nie mu odjebało. Co to skoro po nas jeździ samochody? Ale samochody. Kurwa, strzelać w niego. W nogę dostał raz, ale kurwa. Dostał w lakierki. Dostałeś nogę? Palce wstałem. No i dobrze. Dobra, dzwonię po medyka. To George, przygotuj się na minus 80 kolejne, na operację. Mam wyjebane w operacji. Nie, zadzwońcie po ten. Zadzwońcie po karetkę, kto przyjedzie. Dzwonię po medyka. Chłopa stuknął, a ten stukawę wyciąga. Jak pizda. Nie umiem wyjścia mi załatwić sprawę, tylko... Jak pizda wyciąga pistolet. Ale pochuj taki George, akcję odpierdam. Musiałem zaparkować, co by przyjechać. Ale kawałek. Ci się było zaparkowane, chłopie, miśniam pierdolę. Mamy robić profesjonalny, kurwa, wiesz, biznes, tak? Pojawiasz się ty i wszyscy są razem rozjebani, każdego boli głowa. To nie jest miłe, że po nas jeździsz, kurwa. To ty we mnie strzeliłeś. Ja bym nigdy w ciebie nie strzelił. Ale wjeżdżasz we mnie cały czas samochodem, kurwa, rozumiesz to? Raz mi się zdarzyło. Cały czas, już drugi raz to zrobiłeś. George, akcja, reakcja. Ogólnie Logan chyba nie jesteś sobą, tak mi się wydaje. Jest! No kurwa. Spokojnie, to od nas, Felipe. Siema. Siemano. Tu poczysty kolega dwudziestakiem. A tu George sobie jeszcze śpi tam. Małpi rima. Ta, dwudziestka. Proszę. Dzięki bardzo. I gdzie kasiorka? Do szefa, rozumiem. No, oczywiście, dokładnie tak. Bagnieczek teraz najlepszy sorcik. Poprawię produkcję, mam nowe nawadnianie, więc wszystko gra. Czekaj, sprawdzę. Powołaj sobie. A masz dostęp może do krótkiej broni? W jakich cenach? Jak? Zgadza się? Wyczuwalna nutka. O, tak, czuję dokładnie. Jakbym kibel czyścił. Najlepszy sort. To to jest to. Jak będziesz miał tego więcej, to się odzywaj, robię lepszą cenę. Pokażmy, no, teraz naprawdę mamy uprawy. A wracając do mojego pytania, jakbyś miał tam jakieś... Słuchaj, myślę, że tak. Dwie, trzy krótkie klameczki, w jakich cenach by to było? Dogadać. Powiem ci tak. Z racji tego, że się znamy, mam nadzieję, że tutaj panowie między nami ta rozmowa. Tak, oczywiście, to jest dało się dogadać, ale w tym momencie trochę jest posłucha na mieście. Myślę, okay, że możemy porozmawiać za parę dni i wtedy się zgadać. Jasne, kumam. No to będziemy się łapać w takim razie. Będziemy się w takim razie łapać, bo potrzebujemy uzbrojenia. Miasto robi się teraz bardziej niebezpieczne. Oj, to prawda. Może jakaś wymiana barterowa. Ostatnio trochę dużo tego pale. Powiem ci, zatęskniłem za tym twoim towarem. A, widzisz, nie. Też długo nie było kurek zakręcone, ale teraz ruszam na pełnej, że tak powiem, piździe. No i dobrze. Widzę, że chłopaków masz. Tak, już dobra ekipa. Atleci, snajperzy, biznesmeni i... No i jesteś George tam z tyłu. No weź! Wow, jest George, nie widziałem. Tak, ale Jemka odpoczywa, bo takie leżakowanie. Regeneruje się też, mówisz, że kulturystykę zaczyna to zrobiłeś? Postrzelił się w nogę ostatnio. Głuptas. Ale uczy się. Cały czas. Naładowaną klamę miałem. No dobra, jak będziemy coś jeszcze potrzebowali, bo będzie coś potrzebował ode mnie. Dawaj znaka. Dawajcie znaka. Powodzenia, trzymaj się. Do widzenia. Cześć. Dzięki za to. Jasne, również dziękujemy. Na razie.
Zara będzie medyk. No, zara będzie medyk, George, wszystko będzie okej. Okay. Nie ma się co bać. A, kto to jest? Nie, nie strzelaj, proszę cię wtedy, nie strzelaj. Nie ma amunicji. No. Tutaj, panie doktorze! Kolega się przewrócił. Kolega upadł na słup, który go postrzelił. Kilka razy w nogę. Ooo! Siadajka! No, chyba będę częściej strzelał do George'a. Hello! Mademoiselle. Ale byś się mopa zrobił, nice. Mogę ściągnąć z ciebie spodnie? Nie no, George bez takich, znaczy stary bez takich. Bez takich, fajnie. Znaczy mówi do sterydach, wiem. To George mówi przecież. Mój brzuch. Ała. Nie, żartuję. Dawaj, Maleńka, pokaż to. Nie no, panowie, jest hola. Co pani tutaj mi robi? Niech pani mnie tu nie łapie. Utkaj łeb tam. Ej, słuchaj, ty możesz naprawić tą furę, małpa? Tak, zaraz naprawię. A masz naprawki? Mam. No dawaj, że naprawkę, ja też się na tym znam. Też masz. Nie mam. 7. Aha, dobra. Mam dług. Już naprawiam. A ty masz potem 7? Nie, tak, już naprawię chwilę. I co ona robi? Co jest, szmato? Nie mów tak, do pani. Nie do ciebie. Wyjazd stąd, gruba. Wyjeżdżasz stąd. Wyjazd. Chyba najebę jej, kurwa, ze sklepem. Goju, najebij stery, no. Kurwa, dawaj, no. Zobaczymy, czy babę w swetrze najebiesz. O kurwa, baba unikiwaj. Dawaj, no, pokaż, czy stać. Hahahaha! Jest szybszy od ciebie! Zatyszany już, kurwa, daj mam w klatce, ty! O, nie trafił, ty! Dawaj rower, mordo! Kurwa, jebany cfelu! Spierdolę. To jest? No wsiadajcie no. A George? No podjechałem pod was. Chyba naprawiony jest ten wóz? Ale chyba w moich oczach się nie naprawiło. No nie naprawił się, bo powiedział daj mi te kombinerki, to naprawię. Ale ja ci ich nie mogę dać. Dlaczego? Przyjmuję firmowe. No ja mam firmowe, nie? A kim ty kurwa jesteś, masz firmowe? Zatrudniłeś mnie u siebie. A to nie możesz tego czegoś mieć? Wszyscy to mają? No tak, no. Tylko ten, naprawiaj. Że ja mam tylko naprawkę i wytrychy, nie? Ale to kosztuje mi, to normalnie z konta ściąga, nie? To jest takie, wiesz, no, to nie jest za darmo. A masz skuwanie też? Właśnie nie. Nie mam. Mogę, worek na głowę założyć Sterydowi. Musi być zakuty ktoś. Ubezpieczenie, dopiero przyjechałem. Masz, George, ja mam twoje ubezpieczenie, chodź. A ty masz? Tak. To kolega ma właśnie. Trzymaj, George, to jest twój dowód. O John, pokaż ten dowód. Ej, co jest? Ale psikusa mi zrobił. Chcę sprawdzić, jak to działa. Wszystko okej, okay, George? Pani ci pomogła? No. Ja już wiem chyba komu. Ja też robiłem. Żartuję. Worek na łabie za ojczyznę. Panowie, nie zachowujcie się chamyki, że rozmawiam z samą. Jasne, przepraszamy, ja w ogóle pani nie słyszę. Dobra, no... No pani chyba... Nie, no wyjebało mi znowu, ty! Ja cię dupia. No to furę nie będziemy nie jeździć. Tak jest czyjaś? Nie, jest kurzacka. Gdzie George? George tam biega gdzieś po krzakach. Dobra, ja pójdę do bagażnika, bo ten kurwa... George, kurwa. Siadam już. Jeszcze, uważaj, bo głowa mi wystaje. Oła, klapa. No ale stoka. Stuku puku mu robi. Oła. Wyłącz tą nutę, bo mi tutaj warczy. Kumam. Oła, kurwa, pojebałeś. Ten lepiej na złom ją chyba oddać, co 2,5 koła wpadnie. Tak. Tak, na złom? Tak, dawaj na złom z nią. Pewnie, gang złomiarza robimy ty. Dobra.
Nie wiadomo, czy to jakiś gangusów jest, nam zobaczą w tej furze i przypał będzie. Wy zawsze pijcie, jesteście, boicie się zareagować. My nie możemy jeździć tym samochodem. Bo łeb wystaje w piątemu? Z bagażnika? A coś źle ci dało? Łeb wystaje, no, widać nas po prostu. Panowie, trzymajcie, nie puszczam teraz gazu. Nie. Życie. Ja nie mam pasów. Zapnij, aha. Zapnij, tak. Wiem. No to zapinasz tu pasy. Patrzaj. Przejechałeś. Nie no, jesteś na dobrej wysokości. Co ty robisz? No zajebiesz, kurwa! Wow, jak boli, Boże. No teraz to faktycznie na złom się tylko nadaje. Kurwa, panowie, no. Kto to prowadzi? Dziadostwo no, robi. No kto może prowadzić, George? No, kto? Na pewno nie ja. No, steryn, no. Ja przeżyłem prowadzić, a no ja. Chłopie! No drift chciałem, no co, nie znasz się na driftowaniu chyba. Tu ogrze, stary. Każdy ziom zbiera złom. Może taki z naczepą? Łono? Jedziemy na złom. No to blisko, ciekawe czy coś się kręci na złomie. A w blaszakach George łapią. Nie, jak to powiedzieć. Dobra. Uważajcie, bo tutaj jest gang mili, bo oni strzelają. Ej, chyba się wysadzamy. Nie. W złomu to w pizdu. Dobra, chuj. Poszło? Dobrze. Poszło, kurwa. A wysadzimy, co możemy wysadzić? Zaraz znajdziemy taką furę do wysadzania, co? Z tym autobusem pojedziemy. No. Właśnie, gang autobusiarzy. To jest ulica. W tej ulicy zgarniemy 4 samochody, wysadzimy je w pizdu. Mam z większym bagażnikiem, panowie. No, ale fura. To jest jeden ogarnięty. Idziemy po samochód, Logan. Małpa prowadź. Ale w sumie może jedźmy ja tu prowadzę, samochód. Ja prowadzę, steryt wysiadł. Nie, steryt wysiadaj. Ja mogę w bagażniku jeździć, nie ma problemu. Ej, Logan, bierzemy samolot, pojedziemy po samolot. Tu normalnie są jumbo jety na lotnisku, jedziemy? Po jumbo jeta idziemy. Co, może nie polecieć? Tak, można, ja mam latać. No dobra, zobaczymy. Przecimy się i chuj, nad miastem wiesz. Ja sobie nie jadę, mam na ciebie przemieszczenie. Ale najpierw do bazy trzeba jechać, muszę zostawić kasę, mam 180 tysięcy przy sobie. No kurwa, to trzeba na bazę jechać. Tak, na bazę na początek, panowie. Klepcie sobie nawigację, bo ja nie mogę, no bo troszkę ciasno. Dałoby radę tą muzyczkę wyłączyć? No już włączyłem. O kurwa. Co tam za drobcy chowasz? O kurwa, jakieś pigułę znalazłem. Nie bierz tego. Bo ci odjebie. Tych piguł. Mogę? Nie, bo ci odjebie. 4000 lajków, dzięki wariaty. Nie, kurwa, nie wiem. Wow, pierwsza, która pierze 30. Weź ty, tu mi powiedz, co to są. Ale to auto jest wolne. Kleki tego gazu. O, stary, jest full gaz. Jak stary waży 200, no to... Bardziej się nie da. A, to można brać na legalu. Okej. Okay. Co myślicie? Chcecie szukać innej bryki, czy tą hulamy? To hulamy, jedziemy odłożyć siano na tę bazę i po samolot, po jumbo jeta. Kurwa, nie będzie wsypało z tym jumbo jetem? Nie, na legalu, bo my się przelecimy i odstawimy go. Co? Musimy na moją odpowiedzialność. Musimy dobry plan z tym jumbo jetem opracować. Wiecie, chyba, że uzupełniamy zapasy bagniaka. No jak jest nas 5, jesteśmy niedaleko, to możemy zajechać na liście. Zaznacz.
Po drodze są liście, nie? Tak, tak. Liście to może ode mnie dostać. Zbierzemy trochę liści, zobaczymy laboratorium, schowamy wszystko w bazie. Będziemy mieć 100 bagniaka i 80 tysięcy schowane. Zawsze coś. I potem sobie pójdziemy tego Jumbo Jetta. Dobra. Ej, George? Słucham. Nie masz Forda? Nie mam. No, masz czoło na billboarda. Dobra, dobra. Dobre to było? To, a umiesz tą jeszcze sztuczkę, co tak latarką kręcisz wokół głowy? Człowieku, ja umiem zawsze to, ja tu wymyśliłem. Pokażesz na tym. Kurwa, inne to tego, podtrzymają się polu? Pod to. Chuje, i mówisz to od nich. Pokażę wam. Mogę was nawet nauczyć. Szybciej jedź. No kurwa, nie mogę, to wysiądź i pchaj. Ale panowie, za dużo nas jest. Za pięciu, kurwa, chłopie, ogarnij się. To jest ta fura, Logan, co przyjechałem po ciebie, nie Uberem. To jest ta, którą teraz jedziemy? Sama, no. Uber i za zamówienie? Jest spoko, ale trzeba znaleźć jutro sześcioosobówkę, czy nawet dzisiaj. Popytać. Ja mogę 50 koła przeznaczyć na samochód firmowy. Ile? Zapytam chłopa. A co z vanem? A vana nie ma? Pan jest przecież, mówiłem. Kurwo. Kto się zajmuje samochodami? Broker? Tak, no? on mi napisał tak, że jest w górach. Napisałem, jest pan broker, on tak, jestem w górach. Ja mówię, że potrzebuję samochodu, on, że nie może wrócić. A czy on napisał sześcioosobowego, kurwa, napisałem, nie. Napisałem, że pięć, że potrzebuję samochodu. Dobra, spokojnie, napisałem do niego zjazd, może teraz. Pięcio? Sześcioosobowy, dawaj. No właśnie. Napisałem sześciu właśnie, spokojnie. Jest taki samochód z takim, kurwa, jakby podestem przy drzwiach i tam normalnie można stać na tym podejście. Tak, ale można też taki sześciosobowy, co siedzi się w sześciu. Na pewno jakiś taki musi być. Cadillac Escalade chyba, a nie. Rancher, a Rancher można w sześciu osób jeździć? Gdzie, że ktoś będzie? Chyba Rancher się coś takiego nazywa. No. Można zobaczyć potem w sklepie. Dobra, wjeżdżamy tutaj, zobaczymy, co się dzieje. Na ranczu jesteśmy. Chyba, że panowie z gruby na koks będziemy jechać. Można. Mam amunicję. Czysto. Dobra, panowie, łopaty w dłoni, kupiłem bagno. Opa. Jedziemy z tym. Okej. Okay. Nie na mnie, stary, nie na mnie. Kurwa, to muszę się śludować. Oczy szeroko otwarte, uszy szeroko otwarte i się rozglądamy, żeby co, nie było przypału. Sorry? Co to? Spoko. Ty kobia wyciągam, ty kobia wyciągam, stary. Rancher na pewno? Co? Tyle osób można jechać? Ty kobia wyciągam, o, cyk. Opa. Albo mnie wkręcają. Małpi ryj, kop. Kopy. Zobaczymy laboratorium i prosto na bazę zachować, schować fanty i może coś poświrować. W sumie mogę dać... Na samolot. Tak? A nie będzie to potem przypału? No nie będzie, mówię. Może być. Nie, nie, ciągnąć cztery, nie. Możemy zrobić tak, że wsiedziemy w awany i pojeździmy po mieście, ponapierdalamy w frajerów, w kominiarach. Jakieś drive-by'e? Tak, po jakichś dzielnicach. No co, samolotem będę letał i kurwa oglądał miasto, no co, ja ile mam kurwa 9 lat? Kto w ogóle wymyślił? Ty to kurwa wymyśliłeś. Serio? Wjebijemy się samolotem w komendę. Wyskoczymy na spadochronie. A skąd będzie spadochron, geniuszu? Zdjęcie. Kurwa. Idzie coś. Pojechał. Pojechał. Jebana kurwa. Pewnie podglądał jebany, sprawdzał. Poszywałem. Stare baby też pewnie podgląda na basenie. Jakiś podglądałem. Ej. Nie no, żart, nie podglądałem. Spokojnie, trzeba być czujny, widzicie? Dobrze, słyszeliście. Prawda was też tak chleba się wydaje, taka zbyt wilgotna. Jest błoto, bagno, od bagnia, nie? Ja wiem, ale taki...
Troszeczkę zamachnąłem. Bachnu! O, jedziemy na brokera. Jest. Uzbieramy liście, jedziemy na brokera. Dobra. Co to jest broker? Taki gość. Tak, słucham? Dzień dobry, to z tej strony lepszy broker Lucas Smith. O, witam serdecznie, Logan Cappuccino z tej strony. Proszę pana, szukam 6-osobowego samochodu. Vana, może to być jakiś mini tir, może jakiś jeep. Jest pan mi w stanie coś doradzić na dzisiaj? Jest Cadillac 6-osobowy, coś damy radę ogarnąć, proszę pana. Cadillac, świetnie. Proszę pana, ja będę za 10 minut u pana w tym sklepie samochodowym, tak? Dobra, świetnie, 10 to, minut, czekam na pana. Maksymalnie 10 minut, mogę być szybciej nawet, no. Do zobaczenia. Dobra, czekam jego. Cadillac? Tak, jest, mówi, że coś się znajdzie. Za 10 minut tam muszę być. Więc uwijamy się z tymi liśćmi, a potem je przerobimy. Czyli jedziemy od razu na brokera? Od razu na brokera, tak jest. Okej. Może jakąś przyczepę byśmy kupili? Dowiemy się u brokera wszystko. Powiem, jakieś najlepsze rozwiązania nam zaproponuje dla firmy dealerskiej i będziemy inwestować w to. Może nie będę spłacał tego długu w ogóle, skoro tak się płaci za te wpiłowania łańcuchów i tak dalej, to na chuj mu płacić dług. Od razu kupimy, witajmy, to mam 500 000 możemy wydać, panowie. Zbieraliśmy, to jest firmowe konto, nie? Pracowaliśmy, jak ty kurwa cały dzień gdzieś łaziłeś, to my... Patrzcie, Darkweb! Co? Patrzcie, kurwa, pisze do nas! Jebany podglądacz. Nie, nie pisz nic, odpisuj nic. Dobra, ja już mam full. Okay, ja mam też fulla. Dobra, kto jest kierowcą Jeepa? Mów. Małpa prowadzisz, jedziemy na dealera. Nie, ja to nie prowadzę. Ty prowadzisz? Nie, George, nie. No to Eddie prowadzi, Eddie prowadzi. Ja prowadzę. Eddie jest rider, będzie prowadził. Ale Eddie prowadzi jak pista wolno jakoś. Ale to jest on, ty debilu jebany. Stary z tyłu, pa, idealnie się mieści. Musisz siąść, Logan. Nie no, ty, bo ja wciskam naraz, dawaj, no, teraz. Dobra. Zaznacz. Co tam ręką robi steryt? Oznaczcie mu ten kary dealera. Kupimy sobie coś. Jest na pewno też 6-osobowego, będzie łatwiej się jeździć. I szybciej na pewno. Tak. I tuningujemy to na fulla, do mechanika trzeba, zara trzeba, i będzie git. Trzeba zniżkę dobrą, bo oni nawet 20% zniżki potrafią dać w brokerze. No to już jest sprawa negocjacji innych. Może tylko damy 30 nawet. Stary, to ty już załatwisz cenę, co? Co? Załatwisz cenę nam tańszą. Ja i 50% załatwię, jak trzeba będzie, kurwa. No i proste. Dobra, idę ten. Idę gaśnicy się napić trochę. O, jutro z tą bagniaczka? Okej. Zaraz coś wybierzemy tutaj. Zobaczymy, co nam tutaj car dealer zaproponuje, jaką ofertę na dzisiaj mają. Kurwa, gangsterzy jacyś. No, trzeba uważać, dlatego dobrze, że pozbieraliśmy. Idealnie widzisz, z dnia z 5 mamy już od razu 100 bagniaka mamy. Od razu, jednym przejazdem. Byśmy tak kokainę mieli, nie? To za jeden przez... No ale to niebezpieczny teren, to już ostre sprzęty nie, tam wjeżdżają. Wiem. Jaranko jest takie bezpieczne, nie? Może się złożymy na abonament jakiś. Od kogo abonament? No nie wiem, no od gangsterów. Od gangsterów? Nie, lepiej nie. Bo to będą chcieli więcej, nie. Bo tym mamy dostawcę koksu, tam kakao daje nam. Trzeba się jeść, albo się... Nie będzie się nikogo prosić przecież. Wjeżdżasz tam z klamką. Jeszcze to mi zbierasz. Dobra, to jest car dealer. No, mniejsza z tym koksem na lewo. Dobra, Natan, słuchaj. Dalej, dalej, gdzie ty? Zapraszam, chłopaki. Okej. Ale pistolet chowamy. Odsuń się. Zaparkuję wóz, odsuń się, George. Czoło! Baga. Siema. Na początku parkuj, potem się wysiadę, dobra. Dobry! Witam. Szanowanko. Potrzebujemy też 6-osobowego, wie pan, rodzina się powiększa i trzeba tym się hulać, no. Nie ma problemu, będzie Amarok. Już panu mówię, dokładnie za jaką kwotę. Amarok? Jak to wygląda przy pana? No pan chodź, ty maj zobaczysz.
Ej, Leila! Leila! Powiedz Edniemu, że to prawda! No powiedz, że prawda! No, że wszystkie dziewczyny na mnie lecą! Proszę! Mówiłem ci, Edi? Mówiłem? Jak Jaroni? Ci? Dobra, nieważne. George, to wiesz, musisz być miły dla kobiet i pomocny. O, ten! Vito. Yes. Proszę pana, jest pan tutaj? Tak. Tak. Halo. Proszę pana, samochód Amarok, sześciosobowy za 531 tysięcy. A ten Mercedes Vito? Co to jest? To jest sześciosobowe? Mercedes Vito, nie, to jest czteroosobowe. Pięciu dokładnie, plus bagażnik. No dobra, a ten Amarok? Jest nawet siedmiu będzie ten Amarok. To Amarok, jak to wygląda, proszę pana? Pan sobie pójdzie w katalog, zobaczy sobie. No. SUVy. SUVy. Amarok? Za 565 tysięcy dokładnie. No? 4 miejsca z przodu, plus 2 miejsca na pacę i 1 do bagażnika. Nie mogę znaleźć. Suwak będzie, proszę pana, w suwak. No jest suwy. No? Za 520 jest Benfector XLS. A jakaś furka 6 czy tam 5 osobowo do 100 tysięcy jest? Oj, nie będzie. Nie, nie będzie, ma nie tego, będzie. Nie ma jakiegoś Camaroka jebanego. Amarok. Jest tam za 500. Za 565 tysięcy w suwak. Nie ma w suwach, no mówię ci, Emperor... Za 300 by poszedł? Za ile? Za 300 by poszedł, jakbyśmy gotóweczką przyjechali. O cholercia, no tak ciężko. Co? 4 załatw cenę. No. No nie widzę go, panowie, nie widzę go. Jest tam. To jest dokładnie 7 osobowe, możecie jednego hama do bagażnika wrzucić. Hama do bagażnika? U nas no. Nie ma żadnych hamów. No, jakby ktoś byłby hamem, to możecie rzucić. Volkswagen Amarok. A, teraz Amarok. Widzę. Czwarty w katalogu. No widzę. Stary psina komara. Jak tam wejdzie tyle osób? A gdzie na pakę, nie? Cztery z przodu i plus dwóch na pakę. To co, pick-up to jest? A coś jeszcze jest innego? Coś innego, sześć osób. A do vana nie wejdzie sześć osób? Nie. Nawet tego starego vana, czy metę gotowało? Czy wani metę gotowało, tam było... Tego vana się nie wejdzie. A Marok niby spoko, no wejdzie tu 6 osób, jest spoko, nie? Drogi bardzo. No jest drogi, pół miliona za furę taką, kurwa, no nie wiem. A ile by było po zniżkach? Za 350? Ale to, słuchajcie panowie, ja mam dla was lepszą propozycję, ja mogę wam sprzedać 9-osobowe auto za bodajże 200 tysięcy. Ale jak wygląda, co to jest? Jak wygląda, co jest? Granger. To tak, bodajże czwarta kategoria od góry. No to niech pan tutaj przyjedzie tym autem. Dobra, zobaczę, czwarta kategoria się nazywa. Nazywa się The Classe Granger. Dokładnie. Czwarta od góry, tak? Czwarta od góry, SUVy lokalne. Czyli... Granger? Czwarta od góry, czyli 96 od dołu? Ty panie, ale tutaj jest za 130. To wolne, no widzę, no zajebisty. I to jest 9-osobowe auto. Bierzemy! Tak. To musi, ale 9-osobowe jest dlatego, że stoicie po prostu na bokach, nie? Nie w środku, ale na bokach. Nie. A wiem. Bocznego. Dzięki. A coś jeszcze to jest? Co na bokach. To co, Lukas? Pal wroty, a i profesjonalista Buster, się nie ma, Logan, ty to jesteś jednak nega, a 6 złotych. Jesteś amatorem, nie potrafisz zaproponować dobrego samochodu. Tak, jest tak, jakiegoś, kurwa. To już nie wiemy, co samochodów obywateli, które, kurwa, jeżdżą 100. A dobra, a za tego Amaroka po zniżkach ile by było? Tak, 531 obywatelu. Ile? Ma, kurwa, drogi wóz, pół miliona za takie coś? Nie warto, bierzmy tego chuja tego gościa. Jak coś, to znajdziecie używany model za mniejszą cenę. Jeśli chcecie, tam pan ma tego Amaroka. Zapytajcie go, może wam sprzedać. Który? Tutaj przed chwilą, czekajcie. To bierzemy tego 9-osobowego? No, ale na bokach będziesz stał? Chłopie, wiesz jak to wygląda kozacko? No i chłopie zawieje wiatr i się spierdolisz z tego. Tak. Nie, bo się pas sam nie. A tam nie zapinasz pasów. Tam się trzymasz po prostu relingów. Relingów? No. Tu jest dachu. Berling. Nie Berling. Relingów. Jakich na dach to się przyczepia. Nie ogarniam, o co mu chodzi. No dobra, pokaż tą furę. Przyjeźdź nią i się przyjedziemy po prostu. Nie, to nie ma co się przyjeżdżać. Trzeba pomyśleć, czy zakupem. Chcę to mogę wam pokazać, poczekajcie.
No pokaż. Myślę, że jakaś zniżka będzie większa, o to mi chodziło, tak to sobie mogę sam kupić tą furę. Panie, dobra, powiększyć zniżce mogę wam dać. A my sim... Ta, dobra, spadajmy stąd. 10 tysięcy. Pomyślimy jeszcze o tym później. No. Dobra. Ale złodzieje co? No. Ta, wyczuli, że mamy kasę i chcą zadyrzeć z nas. Taki samochód 20 kołowym. No to dokładnie, 20 koła taką furę, on pół miliona za, kurwa, Volkswagena, kurwa, ty. Dobra, dawaj na pakowalnię. Od razu jak się rzuci, no to co za muśki. Myślisz, że ktoś nie zamknął sobie Bugatti, tak? Mamy George te same myśli. Obsalu mu. Poczekaj, stój tak, nie ruszaj się. Wziebij mu opony. Czyje to Bugatti takie fajne? To jest moje. A, zajebiste, chciałem sobie fotel robić, nie chciałem przypory. Dobra. Co? Pojebany ten broker, kurwa. 560 furę, a on daje do 530 zniżkę. Ja za Mercedesa mi dał zniżkę z 300 na 230. Wyjebaj. Daj pan spokój, idziemy spakować to. Ja na pewno na to lotnisko się przejechał, panowie. Najpierw musimy zanieść wszystko, kurwa. Nie, spakujmy dopiero zanieść. Do laboratorium, a potem zanieść. W laboratorium spakujemy, zawieziemy wszystko i pochulamy po mieście. Szkoda, że to, bo ta fura nie jest taka atrakcyjna, ten Volkswagen, no. No nie, no pół miliona, no kurwa. O, tam się tłucze w tym... A, w bagażniku. Tupy nogami. Może mechanik by nam doradził jakieś inne auto. Na pewno jest jakieś 5 czy 6 osobowe tańsze. Może. Nawet nie chodzi o cenę, bo można było dać pół miliona, ale za fajny wóz po prostu. Chyba, że jakieś dwa czarne Mercedesy kupimy. I do czarnych szybach, żebyśmy te też wyglądali. A klasy krótkie, one są zajebiste. Ile kosztuje taka dłuższa może? No, dłuższa. Cela kosztuje z 2 miliony chyba. No kurwa. A zwykła A klasa 300 tylko. Dobra, przerabiajmy. Jak wszyscy robią bagniaczkę. Bizon? Jaki bizon? To bizon. Jaki bizon? Powiedziałeś, no, bizon taki wóz, no, też myślę o nim. Serio? Jest taki bizon. George, co ty robisz? Czemu że zdjęcia nam robisz? Ej, właśnie, ej, George, konfitura. Jebany konfitura, kurwa, potrąca cię, no. Konfitura, potrąca konfitura. To nie mogę pamiętać, kiedy się ciągle powiadał. Jeśli takich doczekam. A ile masz, George, lat, jeśli można wiedzieć? Stary, szko co gadać. No, policję ma nawet, u chuj. Czemu przestało zbierać mi? Powiedz, ile masz lat. Zobacz, trzymaj dowód. Policz. Nie chcę nawet mi się mówić. W tym roku już to tragedia wygląda. Masz 100 lat już? Nie. Czy ile? 60, 20, 80? 46 masz, tak? 60 lat mam już w tym roku. Czy ile? Aha. 60? Ja już nigdy dziewczyny nie znajdę. Już mogę zapomnieć o dzieciach. Jak zapomnieć o dzieciach? No wariacie, przecież to jeszcze druga młodość, a nawet trzecia. Teraz najlepsze lata się zaczynają. Serio? Emeryturka, nie, panowie, emeryturka. Naprawdę. Będziesz golfa grał. Naprawdę już nic mnie na czeka. Kurwy będziesz chodził. Wy jesteście młodzi, fajnie ubrani, umieścieni. A mnie już nic nie spotka szczęśliwego w tym życiu. George, nie mów tak. Nigdy. Naprawdę nigdy już. Teraz umrę. Jeszcze parę lat może. Uff, w końcu. George, ty nie umrzesz. Jeszcze nikt nie umarł przecież. Bo jesteś jeszcze urwany, George. Nie jesteś taki stary, tylko jesteś po prostu dojrzały jakby.
Wiesz, George, no ty masz dresy i buty galowe, no. No taki mam styl, no nie, co, nie wiem jak się mam ubrać. George, mogę ci powiedzieć? No, słucham. Jesteś jak winą, im starszy, tym lepsze. Dzięki. Do śmietnika się tu schował. No. Dzięki, bo ja to naprawdę już nie widzę w ogóle nadziei w moim życiu. Dzięki. Co z niego za broker, jak 5% broker, tego no, daje? Kurwa. A teraz napisał, że tylko z kasą. No co, myśli, że my kasy nie mamy, kurwa, co? Ja bym pojechał mu wpierdolić po prostu piściami. Ja, weźcie go zagadajcie, ja wydrzę tu Bugatti i otworzę mu zajebę. To, to nie jest jego, to nie jest jego. Ten był ten jasny w jeansach był, kurwa, chyba. Brokerem. Ten ciemny to był, nie. Może poszukamy jakieś fury do dojebania, taki lepszy. Mam pomysł. Jebane sklejarze piszą, kurwy. Psy już nawet nie, psów nawet nie ma już prawie. Nie ma. To ja bym na to lotnisko zahaczył. Powiem wam, że fura teraz to nie jest problem, żeby znaleźć jakąkolwiek furę. Trzeba jakąś fajną mi ją zezłomować. No jebać komuś trzeba przed snem, kurwa, taka prawda, żeby terror na mieście tak, był. Tak, właśnie. To chodźcie na bazę, przybierzemy się, ja bez pomysłu. Czekasz, zaniesiemy to, kurwa, nie? Link na co z Beczerta. Dużo ludzi chodzi, pozdrowia 5 zł. Dziękuję serdecznie za piąteczkę. Może coś pograł. Nie, czekaj, spać, George. Jutro długi dzień. Dobra, mam już wszystko. Lećmy na bazę, to wszystko sprzykitrać. Tą kasę schować w końcu. Dobra. Przybujam z tym w kimonie, przypał jest. Wszyscy wyszli? Wszyscy wyszli już? Nie ma Ediego. I później przyjść mówił. Co? Co mówił? Że zostaje. Gdzie zostaje? Że za chwilę będzie, że się złapiemy na mieście. Czekajcie na mnie. Eddie, mówisz coś? Tak, czekajcie na mnie. No dobra, mam poczekać jednak. Nie rób tak, stary. Nie jeździ tak. Dobra. Jeździsz czasem jak jakiś idiota. Chyba ty, George. No tak naprawdę, no jeździsz jak wariat. Nie, gwariant, tylko jak dobry kierowca. Dzieszki z Red Dakar... Serdecznie robiły do głowy już. Chyba tobie. Nie, ty masz lat, stary. Nie wiem, 20 albo 30. A bat panem Nalejczyki? Taki stary dziad. Taki stary dziad. Dlaczego zawsze tak jest? Stary, kurwa. Zamknąłeś drzwiczki? Zamknąłem. Dobrze. Pakuj go i na bazę lecimy. Wylecie, idź zrobić spoko trening na Krasdekara, dużo ludzi chodzi, pozdro wariat. Idzie zrobić, gdzie? Ja chodzę już różne miejsca inne, więc raz czasem się pojawia na Dekerta. Ja po prostu zmieniam siłki, żeby nie spotykać ludzi. Siema, Loga, tutaj jesteś jednak Nyga. Jestem, dzięki, Master, nie chciałem tego powiedzieć. Sorry, Facebook Administration. Najlepszy ty, mordeczko, dzięki. Mordzie, jesteś prowoderem mojego uśmiechu, dziękuję. Essa, Bartek Bugajny. Ty też wyjazd. George. Wyjazd. Ej, przyjmiesz normalnie, choć kurwa stery, dobra, ja to odnoszę, idę spać, pierdolę, nie latam z nim samolotem żadnym. Wyjebany, idę sobie jeszcze w ligę pograć chyba. A. Chyba wyjechał jakiś podziemi gość. Kurwa, na dwie fury lecimy. To on rozjebał furę. Czy dojść sobie obiadek już? Marnie ostatnio wyglądasz. Bajcepsy zmalają, martwię się wnusiu. Kocham cię mocno. Dziękuję ci serdecznie, wariaciku. Jadam oczywiście obiadek. Zakonnikiem, no ale kiedyś ślub za gusią. A to odpowiadam. Odpowiadam na wszystkie donajciki. Wszystkie czytałem. Na bieżąco. Ej, wsiadajcie, panowie. A, bo sorry, ja zostałem. Co wy... Kurwa, stery, mówię ci, żebyś normalnie jechał. Ja pierdolę, jebany idiota. Jebany idiota. Tak, od tej pory prowadzę, tak dokładnie tak, bo są jebani debile, kurwa. Widzisz, patrz, co mam robię, jebany idiota. No zjebie go zaraz, kurwa. Zobaczcie, ten szympas. Gdzie jedziemy? Brawo. Na bazę.
Eddie. Kurwa, znak tylko wyjebałem. Stary, to jak... Mieliście już coś w kimach, co nie wiem, czy coś poświrujemy, jak psiarni nie ma. Nie posprzedajemy może dragów. Może na pójść, sobie tu... No, no, w bazie mam laptopy, to sobie pogramy, nie? Dobra. Dzisiaj Jasuło mi dobrze szło. Ja sobie tym... Rise'em grałem, nie wiem, czy wykonujesz jego postać. Rise? Jasne, kojarzę. Rise. Bez kolki mag. Niesamowite zaklęcia. Dobra, panowie, skitrajmy cały towar w skrzynce. A, otwierają się drzwiczki na dole jak coś. Nie trzeba przechodzić dziurą. Tak. George, nie pychaj się. Au. Kurwa, George, nic nie jest? Nogi mam skrzywane. Prawie milion. Kiedy zobaczycie, jak to się chodzi? To jest kurwa. Kostanemu. Dobra, mamy kurwa. Elegancko, przekitrane. Ja jutro z rana przepiorę ten hajs i ci go podam. Właśnie, właśnie. A powiem ci, że ja jutro rano też będę, ja jutro rano też będę. Aha, to... No to się będziemy pewnie widzieć. Halo? Tak, brudnego jest 160 tysięcy, dobrze. To ja wezmę 80 na wyżej. Kurwa, wyłaź z tej pralki, bo rozjebiesz bęben. Dobra, weź zamknij go tam, bierzemy go. 10 złotych. Dobra, głodzę. Dziękuję serdecznie, Warciku. Jestem, jestem. Dobra, panowie. Dobra, na George, górę. George, czekajcie. Trzeba na laptopie iść. Czemu komuś pierdolić i idziemy spać? Nie, nie, już nie pierdalam. Zawijam na Kimkę. A co byś tu kładę, Eddie? Dobra, to ja tu się też kładę i chuj już, kurwa. Ej, ty, słuchaj, małpa, będziemy... No, to no. Dawaj znaka jutro, jak będziesz. Ja też powinien być jutro. A o której będziesz tak mniej?